dalsza część nagrywania, tankowania, bo mi się wyłączyła kamera, ale tak to jest. Więc tu włączyłem, już się nalewa, ale po drugiej stronie jest druga pompa, tą drugą pompę też muszę włączyć. Otworzyłem tu silnik, bo szybę muszę umyć, bo jest strasznie zabrudzona. I chciałem sprawdzić, czy tego płynu nie brakuje, bo ostatnio mi ubywało, ale jest tutaj, płyn jest w normie, więc teraz muszę z drugiej strony, patrz jaki brudny, jutro idzie trok, będzie na myjce, czyli podnoszę tu pompę i muszę jeszcze to podnieść, o, tą rączkę, bo jak się tej rączki nie podniesie, to się nie naleje, więc włączyłem i patrzcie, i tam po drugiej stronie lecą mi galony. Już prawie wyjeździłem wszystko, czyli jakieś 120 galonów naleję. Tutaj coolant mam, olej i do spryskiwaczy. Idę jeszcze zobaczyć, obejrzę troka. A tutaj opony wszyscy teraz mam, tym razem mamy trailer na poduszkach. Powiem wam, że no lepsze. Ta opona tu też taka, że niech ją cholera weźmie. No tutaj widzicie, traki stoją na trackstopie, od cholery ich. Środek dnia, my tu zatankujemy, coś zjemy i pojedziemy dalej. Też te opony, nie, bo one mają system, patrzcie, tutaj samo dopompowujący się, że jak będzie powietrze, one się dopompowują, ale ja zawsze sprawdzam, bo nieraz się dopompowują, ale nieraz jest dziura i taki motyw. A tu jest, to jest taka pompa, widzicie, można zatankować, ale tu jest ten tire pass, czyli można tankować, ale można równie dobrze sobie tutaj po prostu opony dopompować. Tu jest do sprawdzania, to jest głównie do sprawdzania, ile jest atmosfer w danej oponie i do które koło, i się wciska i tu się dopompowuje. Widzicie tutaj obrazki, które koło dopompowuje się, więc fajna rzecz. No, już się trochę nalało, 98 galonów. To jest cena za galon, czyli 2,48 za galon. Tutaj będzie, jak włączę i włożę tego diesel exofuel, czyli tutaj jest do tego defa, to jest druga taka rączka, to wtedy tu mi się wyskoczy tutaj cena. I później jak skończę tankować, nie, to będzie taki motyw, że rachunek, pójdę do środka i tam jest, są takie półeczki i numery są po prostu tych pomp, to ja pójdę i tam będzie napisane numer 18, stamtąd wezmę rachunek, od razu będzie wydrukowany w dwóch kopiach, bo tutaj zawsze jest w dwóch kopiach, więc leje się, a tu już pompa odbiła, znaczy już tak prawie wszystko pod koniec się nalało, ale jeszcze ja tu trochę doleję, no widzicie, leje się. Do pełna chcę nalać, żeby było jak najwięcej. Jutro idę myć troka, bo myślałem, ostatnio myłem zawsze na yardzie u nas, ale ostatnio coś się chyba stało i po prostu, no, mi się wydaje, że nie, albo ja przyjeżdżam wtedy, kiedy ci Meksycy już nie myją tych troków. I zawsze trafiam tak, że nie. A tutaj też dotankować muszę, bo jednak już się odbiła pompa, ja chcę maksymalną ilość dotankować, bo to jest dobre paliwo, więc dobra, już odbiła, czyli ją odkładam, ją tutaj na tą rączkę, no patrzcie, jest. Patrzcie, jaki brudny jest już. Tak, ja normalnie co tydzień go myłem, a teraz ostatnio nie. No tak wygląda silnik, to jest 400 kamisa. Więc teraz zatankujemy defa. Już do końca. Tu tak chcę, żeby było równo, dobić tak.
No. No dobra. Czyli teraz odkładam tą pompę. Widzicie? To jest one moment, please. I teraz biorę tą. Taką teraz. Tutaj pokazała mi się cena 2,7 za galon. Wciskam tutaj przycisk. Tu mi się kasuje i teraz będzie mi się nalewało. Muszę tylko to wyciągnąć. I tutaj otworzyć. Wszystko powiem wam jedną ręką, jak trzymam kamerę i ten to jest słabe. Ale... Dobra, włożone. Teraz lejemy defo. Dobra, zaczął się lać. Ale wam pokażę. Widzicie? Rączka jest. Def się leje. Ja leję tego defa, leję w określonych miejscach, bo nieraz w niektórych miejscach jest on dziadowski. Takie trochę, powiem wam szczerze, wodnisty. I później ten cały zestaw się zapycha, więc leję tutaj defa i on mi wystarcza, ten cały zbiornik wystarcza na 3 zatankowania paliwa, czyli praktycznie raz na całą trasę tankuje. O, tutaj co można kupić, jakieś CB radio, tu zawsze takie reklamówki. To wszystko za tą kartę na punkty można kupić. Kawę, tak zwane refile są za darmo, czyli idzie się, mówi z kubkiem swoim, idzie się, mówi, że jest napełniony ten kubek i kawa jest wtedy za darmo. Więc poczekam, aż to się zatankuje i będzie stacja benzynowa, to jest Lofts. To jest taka dobra stacja benzynowa, sieciówka. Więc zatankuję i później pójdę do środka, pokażę wam, jak bierze się już ten rachunek. Bo kiedyś nagrywałem, ale tego nie pokazywałem, więc chcę pokazać, jak w środku wygląda cały truck stop. Tu teraz podciągnę, skończy się tankować, podciągnę troka. Jeszcze szyby tylko umyję, ale już tego nie będę nagrywał. Więc taki będzie z tankowania. Takie będą trzy filmiki, bo mi się jeden wyłączył. O. Jeszcze korek, tutaj patrzcie, jest. Teraz zakręcę. No jest już mocno brudny. Z tyłu też jest już mocno brudny. Tutaj to mam taki motyw, bo jak to wcześniej było tam, to uderzyło o kabinę. Jak Kasia spała, to czy ja spałem, to strasznie to waliło, więc taki mały patent jest. Tutaj cały czas tankuję. Tu jak jeszcze, jak jest pusty zbiornik, to chyba 13 galonów wchodzi tego defa. Rączka się tankuje, tu przez nami strok też stoi. O, FedEx jedzie. Z podwójnymi przyczepami. Tam widzicie, ceny paliwa się zmieniają, podane są, tam u góry są podane, na tym wyświetlaczu u góry podane jest cena ropy i cena, ta $1.99 to jest najtańsze paliwo, czyli tutaj najtańsze paliwo jest chyba 87. O, już się skończyło. Ja to teraz odkładam. To się tutaj schowa. Trzeba dobrze to odłożyć. O, i teraz wyskoczyło mi, że thank you, please come again. Więc trzymajcie się, do usłyszenia. Będzie następny filmik, będzie ze środka.